Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła. Zaczynamy serwis informacyjny. Zapraszam. 300 tysięcy Polaków protestowało wczoraj w Warszawie przeciwko unijnej polityce Zielonego Ładu i niekontrolowanemu napływowi towarów rolnych z Ukrainy. Obywatele Unii mają zostać zmuszeni do ograniczenia konsumpcji mięsa i nabiału, podróży samolotem czy autem. Już teraz w zawrotnym tempie rosną ceny budowy domów, a także produktów na półkach. Rolnicy wiedzą, że jeżeli w polityce Unii Europejskiej nie nastąpi zwrot, ich gospodarstwa zbankrutują. Według nieoficjalnych informacji nawet 300 tysięcy osób w stolicy protestowało przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Zielony Ład, no, to jest zagrożenie dla Polski, dla całej Europy. Zejdziemy do Afryki i tyle z tego będzie. Przeciwko Zielonemu Ładowi, ponieważ wszyscy za niego zapłacimy. No właśnie, jak zapłacimy? W czym to się może objawić? We wszystkim, począwszy od naszych mieszkań, przez samochody, po wysokie ceny energii. Zapłacimy wszyscy. Wszyscy, no prawie 32 tysiące rocznie każdy Polak. Wszyscy protestujący są świadomi, że Zielony Ład równa się drożyzna. Rolnicy już pokazali nam, że jest to coś, co może dotknąć nas wszystkich, no bo jak rolnik będzie musiał więcej płacić, to w końcu my będziemy musieli więcej płacić za żywność, którą w końcu jemy. No tak, ale za cenę energii też wszyscy płacimy. No dokładnie, tak samo. Przecież ETS to jest około 60% ceny prądu. No to gdyby usunąć te 60%, energia byłaby tańsza w całej Polsce. Do czego to doprowadzi, a nawet już doprowadza? No likwidacja przemysłu w Polsce, znaczy przemysłu, no generalnie ograniczenie różnych firm przemysłowych, które wyniosą się z Europy do Chin na przykład. A my i tak będziemy musieli stamtąd różne materiały sprowadzać, no bo tutaj, jeżeli mamy wprowadzać zeroemisyjność, jaki to ma sens? To jest, kopanie własnego grobu. Strajk to też walka o suwerenność naszego kraju. Muszą nam dowalić Zielony Ład tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. Wtedy byliśmy dobrzy. Jeden kierunek, Niemcy i szparagi. Nie! To się skończyło i to się już nie wróci. Zmuszanie nas do inwestowania w wymianę ciepła, w samochody. No właśnie, wcześniej gaz był dobry, teraz gaz jest nagle zły. O co to chodzi? No bo trzeba coś kupić może z Niemiec. Trwa strajk okupacyjny w Sejmie. Rolnicy nie opuszczą gmachu, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. Chociaż protest rozpoczął się w czwartek, to na razie nie widać szans na porozumienie. Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, ocenił, że postulaty protestujących w Sejmie są w dużej mierze nieaktualne. My cały czas mamy nadzieję, że spotkamy się z premierem Donaldem Tuskiem. Nasze zamiary są bardzo pokojowe. Potrzebujemy 10, 15, 20 minut na spotkanie. Chcielibyśmy typowo z panem Donaldem Tuskiem przedstawić, co nas boli w tym rolnictwie, bo być może inni źle to przedstawiają, być może nie docierają fakty, które są w rolnictwie. Być może złymi ludźmi się otoczył pan Donald Tusk. Mówię tutaj o ministrze Kołodziejczaku na przykład. Jest to osoba, która na pewno nie przedstawia prawdziwych realii, które są na wsi. No niestety do dnia dzisiejszego nie mamy tutaj jasnych sygnałów od premiera, że chce się z nami spotkać. No wręcz odwrotnie. W ocenie komentatorów Donald Tusk nie chce rozwiązać problemów rolników, bo zawarł układ z eurokratami z Brukseli. Zwrócę uwagę na tekst z Süddeutsche Zeitung, który stwierdził, że Bruksela chce pokazać Polakom, że poparcie nowego rządu, tu ma na myśli rząd Tuska, opłaca się politycznie i finansowo. I to jest teza z Deutsche Zeitung moim zdaniem prawdziwa. Rząd Tuska zawarł polityczny kontrakt z Komisją Europejską i świadczy o tym również odchodzenie przez Komisję Europejską od tego punktu związanego, paragrafu związanego z praworządnością. Poza tym Donald Tusk nie chce się narazić Komisji Europejskiej, a to Komisja Europejska dysponuje narzędziami, które mogłyby poprawić sytuację rolników. Natomiast Komisja Europejska nic z tym nie zrobi, bowiem zależy jej na rynku Mercosuru i krajów stowarzyszonych, a to jest 700 milionów konsumentów, gdzie Komisja Europejska lokuje
eksport, między innymi big farmy przemysłu chemicznego, przemysłu maszynowego, i w zamian ściąga na rynek europejski produkty żywnościowe i zboże, między innymi skażone pestycydami, których Komisja Europejska zabrania używać na terenie Europy. Już w niedzielę o 20:00 premiera Republiki film Zimna Prawda opowiada o zmianach klimatycznych. Bohaterowie opowiedzą o ukrywanych faktach i wielkim biznesie, który za tym stoi. Tuż po filmie debata z udziałem polityków i ekspertów. People are dying. Ludzie umierają, zapadają się całe ekosystemy. Jesteśmy u progu masowego wymierania. Nie istnieje coś takiego jak klimatyczne zagrożenie. Nie ma na to żadnego dowodu. To wspaniała okazja biznesowa, prawda? Chcesz klimatu? My ci klimat zapewnimy. W grę wchodzą ogromne pieniądze. To ogromne oszustwo na wielką kasę. Ludzie tacy jak ja, nasze kariery zależą od finansowania badań klimatu. How dare you? Obserwujemy te wszystkie autorytarne środki adaptowane w imię ratowania planety. Donald Tusk, choć nie spotkał się z rolnikami, to pojawił się na Podlasiu w wojskowym zgrupowaniu zadaniowym w miejscowości Karakule. Premier zapowiedział wzmocnienie infrastruktury na granicy polsko-białoruskiej. Rozmawialiśmy o potrzebie wzmocnienia granicy, zarówno w związku z tą presją organizowaną przez reżim prezydenta Łukaszenki, ale także w związku z narastającym zagrożeniem wynikającym z wojny rosyjsko-ukraińskiej, z agresji Rosji na Ukrainę i z niepewnej sytuacji geopolitycznej. Będziemy w związku z tym koordynować działania na rzecz ochrony granicy. Nie tylko przed presją migracyjną, ale także rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją i te fortyfikacje w wielu wymiarach. Będziemy o tym informować opinię publiczną. Będą powstawały na całej polskiej granicy, tutaj ze wschodu. Jest to granica zewnętrzna nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej. I dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała, i wiem, że to uzyskamy, będzie musiała zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując w granicę, wschodnią granicę Polski. Warto przypomnieć, że to właśnie Klub Koalicji Obywatelskiej w 2021 roku zagłosował przeciwko wybudowaniu zapory na granicy z Białorusią. Politycy koalicji rządzącej niejednokrotnie obrażali funkcjonariuszy państwa polskiego. Były szef MSWiA Maciej Wąsik mówi wprost o hipokryzji Donalda Tuska. Myślę, że przed wyborami chce Donald Tusk budować atmosferę zagrożenia, ale ja jestem daleki od tego, żeby krytykować jakiekolwiek działania jakiegokolwiek rządu na rzecz podniesienia bezpieczeństwa Polski. I na pewno nie będziemy krytykować działań, które będą zwiększały bezpieczeństwo Polski i Polaków. Natomiast chciałbym przypomnieć, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. To jest takie polskie przysłowie. Nie tak dawno Donald Tusk krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości za budowę zapory. Przypomnę, że kiedy Sejm Polski przyjmował ustawę o budowie zapory, którą miałem okazję prowadzić w Sejmie, to Platforma głosowała przeciw. Mało tego, Donald Tusk komentował wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku w taki sposób, że budujemy atmosferę strachu przed migrantami, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, że potrzebna im jest przede wszystkim pomoc. Dzisiaj już Donald Tusk mówi o wojnie hybrydowej. No, mówi dokładnie to, co my żeśmy mówili od 2021 roku, że to wszystko, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej, to jest wojna hybrydowa Łukaszenki z państwem polskim, z Europą. My zbudowaliśmy zaporę, postawiliśmy Straż Graniczną, wojsko i policję na granicy. Umocniliśmy granicę także północną, budując na granicy z obwodem królewieckim zaporę perymetryczną. I podjęliśmy wszystkie możliwe i konieczne działania do tego, żeby polska granica była bezpieczna. Dzisiaj przyjeżdża na granicę Donald Tusk i mówi tym samym językiem, który my mówiliśmy kilka lat temu, i zupełnie innym językiem niż on mówił kilka lat temu. Diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam przedzwoni. Poziom zakłamania i hipokryzji Donalda Tuska jest olbrzymi.
To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, miłego popołudnia i do zobaczenia.